Panie radny, musimy chwileczkę poczekać, są przeszkody techniczne. Dzień dobry, witam wszystkich. Działamy na podstawie artykułu 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Tekst jednolity, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 ze zmianami. Otwieram trzecią sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji... Przepraszam. Witam wszystkich radnych i zaproszonych gości. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 13 radnych. Proponowany porządek posiedzenia w sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzy, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na drugiej sesji Rady Gminy. Punkt siódmy, interpelacja radnych. Punkt ósmy. Przedstawienie budżetu na rok 2019. Podpunkt pierwszy. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019 rok. Punkt drugi. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu na 2019. Podpunkt A. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. Punkt B. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok. Podpunkt C. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok. Podpunkt D. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu budżetu na 2019 rok. Punkt 9. Wybór przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy. Punkt 10. Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok. Punkt 11. Plan pracy Rady Gminy na 2019. Punkt 12. Dyskusja. Punkt 13. Projekty uchwał. Podpunkt 1. Uchwała nr 3/19/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. Podpunkt drugi. Uchwała nr 2/20/2018 w sprawie budżetu na 2019 rok. Podpunkt 3. Uchwała nr 3/21/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 3/22/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt 5. Uchwała nr 3/23/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Podpunkt 6. Uchwała nr 3/24/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Podpunkt 7. Uchwała nr 3/25/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Podpunkt 8. Uchwała nr 3/26/2018 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2019 rok. Podpunkt 9. Uchwała nr 3/27/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2019. Podpunkt 10. Uchwała nr 3/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości przy jeziorze, stanowiących własność gminy Jeziora Wielkie na rzecz ich użytkowników wieczystych. Podpunkt 11. Uchwała nr 3/29/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023.
Podpunkt 12. Uchwała nr 3/30/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Punkt 14. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 15. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 16. Zakończenie sesji. Czy radni wnoszą poprawki do porządku obrad? Nie widzę, dziękuję. Punkt pierwszy mamy zrealizowane, otwarcie sesji. Punkt drugi też, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Na 15 radnych jest obecnych 13 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne decyzje. Teraz przejdziemy do punktu czwartego. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję pana Burzyńskiego. Panie Jurku, przyjmuje pan? Tak, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu piątego. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z drugiej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 28 listopada 2018 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z drugiej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 9 stron maszynopisu i 17 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera w swojej treści ustaleń zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Protokół nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z drugiej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Czy państwo radni przyjmują wniosek o przyjęcie protokołu z drugiej rady sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich? Proszę podnieść rękę. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Wszyscy. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na drugiej sesji Rady Gminy. Panie wójcie, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, nie wiem, no jest głosowanie. Szanowni Państwo, głosujemy w sposób tradycyjny czy elektronicznie? No akurat to musieliśmy przegłosować, tak, Panie Radny. Uchwały będą głosowane właśnie na tabletach. Dziękuję. Proszę bardzo, Panie Wójcie. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na drugiej sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 28 listopada 2018 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 2/8/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Rewizyjnej. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 2/9/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 2/10/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 2/11/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 2/12/2018 w sprawie ustalenia składu liczbowego i osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 2/13/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 2/14/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 2/15/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 2/16/2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
przyjętej do wymiaru podatku rolnego na terenie gminy w 2019 roku, uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 2/17/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 2/18/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie wójcie. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacja radnych. Pani sekretarz, proszę bardzo. Na poprzedniej sesji pan radny Jerzy Burzyński złożył interpelację. Interpelacja składa się z 4 pytań. Ja pozwolę, może będzie łatwiej. Od razu przeczytam najpierw pytanie i odpowiedź. Pierwsze pytanie. Czy w budżecie gminy na rok 2019 została ujęta inwestycja, stacja uzdatniania wody? Jaka wartość tej inwestycji i czy jest dofinansowane, przewidziane dofinansowanie z zewnątrz? Odpowiedź. W projekcie budżetu gminy Jeziora Wielkie na rok 2019 nie została ujęta inwestycja pod nazwą stacja uzdatniania wody. Jednocześnie informuję, że koszt tego typu inwestycji byłby znany po opracowaniu dokumentacji technicznej i kosztorysu inwestorskiego. Na spotkaniu zorganizowanym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju został przedstawiony projekt strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pod nazwą Pakiet Działań dla Obszarów Zagrożonych Marginalizacją. Projektem zostanie objęte 19 gmin z obszaru włocławsko-kłodawskiego, w tym gmina Jeziora Wielkie. Po wdrożeniu wyżej wymienionego projektu gmina będzie mogła ubiegać się o dotacje na rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz na modernizację dróg gminnych. Pytanie drugie. Ile będzie kosztowało utrzymanie hali widowiskowo-sportowej w Jeziorach Wielkich w danym roku budżetowym? Media i energia, wszystko z tym związane. Odpowiedź na drugie pytanie. Szacunkowy roczny koszt utrzymania hali sportowej w Jeziorach Wielkich, media, w tym ogrzewanie, energia elektryczna, woda i ścieki, 90 tysięcy złotych i drugi etat obsługi, w tym konserwator, sprzątaczka, 45 tysięcy złotych. Pytanie trzecie. Ile będzie kosztowało utrzymanie sali sportowej w Wójcinie? Odpowiedź. Szacunkowy koszt utrzymania sali gimnastycznej w Wójcinie będzie można określić po wykonaniu dokumentacji technicznej, w której zostanie określona kubatura obiektu oraz jego powierzchnia użytkowa i zapotrzebowanie na energię elektryczną. I pytanie czwarte. Czy w budżecie autorskim pana wójta gminy na rok 2019 ujęta została inwestycja budowa drogi gminnej Siemionki Kościeżki i drogi Lubstówek Borowa? W projekcie budżetu gminy Jeziora Wielkie na rok 2019 nie zostały ujęte inwestycje pod nazwą budowa drogi gminnej Siemionki Kościeżki i Lubstówek Borowa. Dziękuję. Dziękuję pani sekretarz. Przechodzimy do punktu 8. Przedstawienie budżetu na rok 2019. Przepraszam, że wchodzę w słowo. Może odniosę się do tego, dobrze? Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Szanowni państwo, jeśli chodzi o interpelację, jak pani sekretarz mówiła, złożonych z 4 zapytań, no niestety, ale ja bynajmniej odpowiedzi nie uzyskałem. Ze względu na to, że jest adwent, dziś już nie będę zadawał pytań, ale złożę pytanie do interpelacji na sesji początek przyszłego roku. Do tych samych pytań oprócz tego dołożę. Dziękuję już. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 8. Przedstawienie budżetu na 2019 rok. Podpunkt 1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2019. Proszę bardzo, pan wójt. Mm-hmm.
Wysoka Rado, szanowni goście, pragnę przedstawić projekt budżetu na 2019 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2024 opracowanego do 15 listopada 2018 roku i przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, zespół we Włocławku oraz radnym Rady Gminy. Do projektu budżetu na 2019 rok przyjęto dochody w wysokości 23 262 344 zł, w tym dochody własne w wysokości 7 609 tysięcy, subwencję ogólną w wysokości 7 422 tysiące, dodatki i środki z innych źródeł w wysokości 8 231 tysięcy. Plan wydatków przyjęto w wysokości 24 662 1343 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wisiorek Wielkich w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok objęto wszystkie przedsięwzięcia zgłoszone przez poszczególne sołectwa. Zaplanowane wydatki zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań poszczególnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Deficyt budżetu w wysokości 1 400 000 zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Zgodnie z przyjętymi do realizacji przedsięwzięciami w wieloletniej prognozie finansowej w budżecie na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 5 milionów złotych na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. Przy dofinansowaniu zadania z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3,5 miliona. Ponadto w planie wydatków zabezpieczono środki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wola Koruszkowa w wysokości 765 tysięcy złotych. Mamy przygotowany projekt na tą drogę. Jeżeli tylko pojawią się możliwości dofinansowania, będziemy składać projekt i wniosek o dofinansowanie. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wójcin w wysokości 450 tysięcy złotych. Też mamy przygotowany projekt, więc jeżeli będą tylko możliwości finansowe, dofinansowania oczywiście. Co więcej, jutro będę na rozmowach z wojewodą. Będziemy omawiali temat dofinansowań z programu do tych dróg dla biednych gmin, czyli nasza gmina akurat kwalifikuje się, wbija się w te kryteria. Będę wiedział dokładnie, jakie są zasady, jakie są kryteria, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać takie dofinansowanie i przede wszystkim w jakiej kwocie dofinansowanie będzie i na jaką ilość dróg. Opracowaliśmy też dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Siedlimowo. Opracowujemy dokumentację na przebudowę drogi w miejscowości Siedlimowo i Nową Wieś przy Jeziorze. Przeznaczyliśmy na to 40 tysięcy złotych. Chcemy przygotować projekty na kolejne drogi, bo jeżeli będzie możliwość skorzystania z jakichś dodatkowych środków, czy to w połowie roku, czy być może jeszcze na początku roku, chcemy mieć przygotowaną następną dokumentację. Opracowanie kosztorysu na modernizację drogi Lubstówek Borowa i Jeziora Wielkie Lubstówek w wysokości 4 tysięcy złotych. Te drogi też chcemy przygotować kosztorys z tego względu, że droga akurat Lubstówek, Jeziora Wielkie Lubstówek jest drogą utwardzoną w odpowiedni sposób już, czyli jest utwardzona gruzem. Można na nią bezpośrednio praktycznie nakładać nawierzchnię, więc też sporządzimy kosztorys na tą drogę Lubstówek, Jeziora Wielkie. Chcemy jeżeli będzie taka możliwość finansowa lub dofinansowanie, tą drogę zrealizować być może jeszcze w 2019 roku, o ile będziemy w stanie. Kolejną drogę, czyli Lubstówek Borowa, opracowujemy kosztorys. Jeżeli będzie możliwość uzyskania innego dofinansowania, będziemy mieli już wartość poglądową, jaki koszt będzie wybudowania tej drogi. Wykup dróg na osiedlu Wójcinie w wysokości 30 tysięcy złotych. To jest ostatnia chyba droga, która nam została do wykupienia jeszcze.
o co zwrócił się właściciel tej drogi oczywiście. No jeszcze drogi, pozostały chyba dwie czy trzy drogi, ale nie mamy wniosku właściciela o wykup. Zakup monitoringu na PSZOK w Siedlimowie w wysokości 25 tysięcy. Zostaliśmy zobligowani do zamontowania monitoringu, więc taka kwota została przeznaczona na ten monitoring. Mam nadzieję, że w zupełności wystarczy. 50 tysięcy przeznaczyliśmy na opracowanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łucinie. No, jak wcześniej mówiłem, jest możliwość otrzymania dofinansowania 50% na kolejny obiekt sportowy, inny obiekt sportowy niż istniejące lub które mają być wybudowane, więc przygotowujemy projekt tej sali gimnastycznej, aby jeżeli będzie tylko taka możliwość, pojawi się, że będziemy mogli otrzymać dofinansowanie, złożymy, będziemy mieli gotową dokumentację, więc złożymy o dofinansowanie. Ten projekt, z tego projektu będziemy mogli skorzystać jeszcze w przyszłym roku, a nie wiem, jak to będzie wyglądało w latach kolejnych. Jeżeli w przyszłym roku nie otrzymamy dofinansowania, to nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Mam nadzieję, że uda się pozyskać to dofinansowanie. Oczywiście tej sali gimnastycznej nie chciałbym rozpoczynać budowy tej sali wcześniej niż zakończymy budowę hali sportowej. Z tego względu, że też pewnie będziemy musieli się wesprzeć jakimś kredytem, także jeżeli zakończymy jedną inwestycję, to wtedy bym chciał przystąpić do drugiej inwestycji. Oczywiście Wysoka Rada wyrazi na to zgodę. Zakup dwóch pomp tłocznych do przepompowni na terenie miejscowości Przyjezierze w wysokości 22 tysiące złotych. Pozostałe wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w wysokości 77 tysięcy złotych 178 złotych. Zaplanowane środków Funduszu Sołeckiego zgodnie z złożonymi wnioskami. Czyli tam mniej więcej wchodzi chodnik w Rzeszynku z Funduszu Sołeckiego, ścieżka rowerowa w Jeziorach Wielkich, chodnik w Łucinie na cmentarzu, kosiarka w Łucinie. To są główne zadania zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W 2019 roku gmina będzie zobowiązana do spłaty pożyczek w wysokości 203 768 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony. Mamy to umorzone, tą pożyczkę, czy nie, dlatego musi być ujęta w projekcie budżetu. 152 468 zł spłata pożyczki zaciągnięte na przebudowę oczyszczalni ścieków przy jeziorze. Także drodzy Państwo, widzicie Państwo, że akurat jeżeli chodzi o zadłużenie naszej gminy, to jest znikome. Na szczęście mamy możliwości finansowe, aby dalej realizować kolejne inwestycje i ewentualnie zaciągać kredyty. Do opracowanego projektu budżetu wprowadzono autopoprawki. Zmniejszono plan dochodów na 2019 rok o kwotę 1 300 000 zł z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 300 000 na budowę hali sportowej w Jeziorach Wielkich. Zmniejszono plan wydatków na przebudowę drogi gminnej w Łucinie o kwotę 183 149 zł. Oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 183 149 zł na odbiór odpadów. Po wprowadzonych zmianach planowane dochody budżetu na 2019 rok wynoszą 21 962 344 zł. W tym dochody bieżące 19 206 876 zł, dochody majątkowe 2 755 468 zł. Planowane wydatki na 2019 rok wynoszą 23 362 344 zł, w tym wydatki bieżące 18 382 114 zł. Wydatki majątkowe 4 980 229 zł. Przekładając powyższy projekt budżetu wraz z autopoprawkami, proszę Wysoką Radę o przyjęcie budżetu na 2019 rok. Myślę, że akurat w tym budżecie na 2019 rok mamy uwzględnione zadania, które jak najbardziej jesteśmy w stanie wykonać, przynajmniej spróbować wykonać i powinniśmy mieć zaplanowane. Głównie chodzi o drogi, bo jeżeli będą dofinansowania do tych dróg, chciałbym wykorzystać maksymalnie wszystkie dofinansowania. Także no, hala sportowa będzie budowała się swoim tokiem, ale drogi chciałbym wykorzystać tą chwilę. Być może w kolejnych latach
przyszłych rozdaniach będą też jakieś pieniądze, ale no teraz zapowiada się, że te pieniądze będą największe, więc mam nadzieję, że uda nam się skorzystać. Z tego, co się orientowałem, nasza gmina się mieści w tych zakresie tej puli gmin może biedniejszych o bardzo małym dochodzie, więc mamy szansę, jeżeli chodzi o Urząd Wojewódzki, otrzymać dofinansowanie nawet w wysokości 80%. Dlatego też tą drogę w Woli Koruszkowej, która jest droższą inwestycją, planowałbym wykonać właśnie z tego dofinansowania. No 80%, jeżeli kosztorys mamy 1,5 miliona, to myślę, że to jest akurat jak najbardziej zasadne, żeby ta droga została wykonana w pierwszej kolejności z tej puli. Drodzy Państwo, no w trakcie przyszłego roku będziemy pewnie wprowadzać jakieś zmiany jeszcze. Państwo radni też będą proponować ze swojej strony. Będziemy te zmiany rozpatrywać i większością oczywiście zatwierdzać. Mam nadzieję, że tych inwestycji uda się zrealizować więcej niż tylko zaplanowaliśmy, ale lepiej zaplanować skromniej, wykonać więcej niż odwrotnie. W roku bieżącym udało nam się na szczęście tych inwestycji bardzo dużo zrealizować. Myślę, że żadne sołectwo, żadna miejscowość nie może mieć zastrzeżeń do tego, że coś się praktycznie tam w tej miejscowości nie działo. Nie wiem, czy jest taka miejscowość, w której coś nie było wykonane. Czy to z funduszu sołeckiego, czy z pieniędzy gminnych. W ten sposób uważam, że powinniśmy gospodarować pieniędzmi, aby cała gmina korzystała z tych wszystkich możliwości finansowych, niewielkich, zaznaczam, możliwości finansowych gminy. I powinniśmy dbać o całą gminę. No, w zeszłym roku uważam, że to nam się jakoś udało w mniejszy lub większy sposób. W przyszłości mam nadzieję, że ta współpraca z radnymi będzie się układała jeszcze lepiej i będą te nasze miejscowości rozkwitały i się rozwijały i każdy będzie zadowolony, nikt nie będzie miał zastrzeżeń, że jego miejscowość została zapomniana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie opinii o projekcie budżetu na 2019 rok. Podpunkt A. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. Proszę bardzo, pani Jolo. Uchwała nr 16 przez WPF przez 2018. Składu orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. Działając na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz artykuł 230 ustęp 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zarządzenia nr 8 przez 2018 prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 roku w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania. Skład orzekający nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach przewodnicząca Elżbieta Osińska, członkowie Halina Strzelecka, Jan Sieklucki postanowili zaopiniować pozytywnie projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. I uzasadnienie. Wójt gminy Jeziora Wielkie przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy zespół we Włocławku projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024 wraz z objaśnieniami celem zaopiniowania. Po przeanalizowaniu przedstawionych w projekcie uchwały danych skład orzekających stwierdził, co następuje. Przedłożony projekt uchwały w sprawie WPF uwzględnia wszystkie elementy wymagane artykułem 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
Występuje zgodność kwot ujętych w projekcie WPF i projekcie uchwały budżetowej w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów zgodnie z dyspozycją artykułu 229 ustawy. W projekcie uchwały na podstawie artykułu 228 ustawy zawarto fakultatywne upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 na lata 2019-2024, a także upoważnienie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Została zachowana zasada zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących wynikająca z artykułu 242 ustawy. Należy nadmienić, że zasada ta obowiązuje zarówno w odniesieniu do planowanego budżetu, jak i wykonanego budżetu na koniec roku. Skład orzekający podkreśla, że wysokość wykonanej nadwyżki operacyjnej będzie miała decydujący wpływ na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika dopuszczalnego obciążania budżetu spłatą długu, a tym samym na kształtowanie się relacji opisanej w artykule 243 ustawy. Ma to szczególne znaczenie w przypadku spłaty zobowiązań lat poprzednich, jak i możliwości zaciągania nowych kredytów i pożyczek. W wyniku analizy WPF skład orzekający zwrócił uwagę na planowane dochody majątkowe w formie dotacji celowej w związku z realizacją inwestycji współfinansowanej ze środków z budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 3,5 miliona złotych w 2019 roku i 630 tysięcy w 2020 roku. Ponadto w latach 2019-2024 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku ze wskazaniem nieruchomości wraz z ich wyceną. Nie odniesiono się do realności uzyskania dochodów z tego tytułu. Skład orzekający wskazuje, że uzyskana wartość dochodów ze sprzedaży majątku stanowi element wyliczenia wskaźnika dopuszczalnej spłaty zadłużenia w trzech kolejnych latach. Zatem przy planowaniu wyżej wymienionych dochodów należy zachować zasadę ostrożności z uwzględnieniem aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości. Zgodnie z artykułem 226 ust. 1 ustawy WPF powinna być realistyczna, a załączone do WPF objaśnienia uzasadniają przyjęte w niej wartości. Zgodnie z przepisem artykułu 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w wieloletniej prognozie finansowej przedstawiono kwotę długu oraz relację, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy. Prognoza kwoty długu sporządzona została na lata 2019-2024, to jest na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, co wynika z treści artykułu 227 ust. 2 ustawy. Prognozowana kwota długu na koniec 2019 roku wyniesie 2 061 183 zł. To jest 8,9% planowanych na ten rok dochodów. Od roku 2020 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań zwiększających dług gminy, a planowana spłata rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań będzie finansowana z nadwyżki dochodów nad wydatkami budżetowymi. Z danych wykazywanych w projekcie prognozy kwoty długu w latach 2019-2024 wynika, że relacja określona artykułem 243 ustawy została zachowana. Wskaźnik dopuszczalnej spłaty zadłużenia liczony zgodnie z treścią artykułu 243 ustawy w latach 2019-2024 jest wyższy niż przypadająca w danym roku rata spłaty zobowiązań wraz z odsetkami.
Skład orzekający podkreśla, że omawiana relacja została wyliczona na podstawie realizacji budżetu w wielkościach zaplanowanych, to jest osiągnięcia planowanych nadwyżek operacyjnych i dochodów ze sprzedaży majątku. Skład orzekający wskazuje, że w przypadku realizacji budżetu poniżej wartości zaplanowanych organy gminy winny dokonać zmian zapewniających spełnienie wymogu artykułu 242 i artykułu 243 ustawy. Na organach gminy stanowiącym i wykonawczym spoczywa obowiązek zachowania dyscypliny w ponoszeniu wydatków oraz zachowania ostrożności w podejmowaniu decyzji mających wpływ na poziom długu i możliwości jego spłaty. Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które gmina zamierza realizować w latach 2019-2024, co wyczerpuje dyspozycje określone artykułem 226 ust. 3 ustawy. Z objaśnień do WPF wynika, że przyjęte wielkości planowanych dochodów i wydatków ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie za 3 kwartały roku 2018, informacje od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz informacje z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Skład wskazuje, że informacje w zakresie kwot subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych są wielkościami prognozowanymi i mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. Sposób wejścia w życie uchwały, o ile zostanie ona podjęta do końca 2018 roku, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a w szczególności zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych, to jest spełnienie wymogu artykułu 242 i artykułu 243, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych dokumentów i dotyczy formalno-prawnych aspektów możliwości spłaty zadłużenia. Nie może być zatem uważana za opinię obejmującą wszechstronną ocenę kondycji finansowej gminy Jeziora Wielkie. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i podpisy członków składu orzekającego. Dziękuję. Dziękuję. Teraz podpunkt B. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok. Proszę bardzo. Uchwała nr 13 przez DPR przez 2018. Skład orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o Uchwała nr 16 przez P przez 2018, skład orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok. Działając na podstawie artykułu 19 ust. 2 w związku z artykułem 13 punkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych, artykuł 238 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz zarządzenia nr 18 przez 2018 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 października 2018 roku w sprawie składów orzekających i zakresu ich działania. Skład orzekający nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach przewodnicząca
Elżbieta Osińska, członkowie Halina Strzelecka, Jan Siekludzki uchwalił, co następuje. Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok. Uzasadnienie. Skład orzekający numer 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dokonał analizy przedłożonego projektu uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok, oceniając kompletność przedłożonej dokumentacji oraz jej zgodność z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Projekt uchwały budżetowej w zakresie dochodów i wydatków budżetu gminy został sporządzony w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w wielkościach. Dochody budżetu w wysokości 23 262 344 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 19 206 876 zł i majątkowe w kwocie 455 468 zł. Wydatki w wysokości 24 662 344 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 18 198 965,93 zł i majątkowe w kwocie 6 463 378,07 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 1 400 000 zł, przychody budżetu w wysokości 1 603 768 zł, rozchody budżetu w wysokości 203 768 zł. Z danych przyjętych w projekcie budżetu wynika, że planowana nadwyżka operacyjna, czyli dodatnia różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących, wynosi 1 007 910,07 zł. Zatem spełniona została zasada określona w artykule 242 ust. 1 ustawy. Zakładany w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok wynik finansowy to deficyt budżetowy, który stanowi 6% planowanych dochodów budżetowych. Planowany deficyt budżetowy oraz rozchody budżetu z tytułu spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 203 768 zł sfinansowane zostaną przychodami budżetu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 1 603 768 zł. Wskazane źródła sfinansowania planowanego deficytu i spłaty zobowiązań finansowych są zgodne z artykułem 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy. Zachowana została wymagana korelacja wartości wykazanych w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok i projekcie wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz kwoty długu zgodnie z dyspozycją artykułu 229 ustawy. Przyjęte w planie dochodów budżetowych na 2019 rok kwoty subwencji oraz dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych odpowiadają prognozowanym kwotom określonym przez Ministerstwo Finansów. W planie dochodów majątkowych ujęto dotacje celowe na realizację zadań współfinansowanych przy udziale środków z budżetu państwa w wysokości 3,5 miliona zł. Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 555 468 ze wskazaniem nieruchomości objętych sprzedażą i ich wyceną oraz dochody z tytułu wpłat rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich. Zaplanowane dochody majątkowe stanowią 17,4% planowanych dochodów budżetowych. Wykazane w projekcie budżetu wydatki majątkowe stanowią 26,2% wydatków budżetowych i finansowane są dochodami majątkowymi w 62,7%, nadwyżką operacyjną w 15,6% i kredytami i pożyczkami 21,7%. Powyższe dane wskazują, że planowane dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku,
w sposób decydujący wpłyną na kształtowanie się wysokości wydatków inwestycyjnych, bowiem stanowić będą około 63% źródeł finansowania. Do projektu uchwały budżetowej opracowano w formie załącznika plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań bieżących gminy, plan zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy sporządzono zgodnie z artykułem 215 ustawy. Zgodnie z wymogiem artykułu 222 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 3 ustawy gmina zaplanowała obligatoryjną rezerwę ogólną i celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwy te mieszczą się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków. Ponadto w projekcie uchwały budżetowej zostały zaplanowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki, które w całości przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które przeznaczono na sfinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach. Wydatki na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim. Wskazane przez sołectwa przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi gminy, służącymi poprawie warunków życia jej mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju gminy. Na podstawie artykułu 212 ustęp 2 w związku z artykułem 258 ustęp 1 punkt 1 ustawy w projekcie uchwały budżetowej zawarto upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia podległych na przeniesieniach między, polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozchodami w ramach działu klasyfikacji budżetowej. Do upoważnień skład orzekający uwag nie wnosi. Sposób wejścia w życie uchwały budżetowej, o ile zostanie ona podjęta do końca 2018 roku, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, w szczególności zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących uchwalania i wykonywania budżetu w latach przyszłych, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia opinii. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu C. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok. Proszę bardzo, pani. Uchwała nr 13 przez DPR przez 2018 składu orzekającego nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok. Działając na podstawie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, ustawy o finansach publicznych,
Skład orzekający numer 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w osobach przewodniczący Elżbieta Osińska, członkowie Halina Strzelecka i Jan Siekludzki uchwalił co następuje. Zaopiniować pozytywnie możliwość sfinansowania deficytu planowanego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie. Uzasadnienie. Analizując możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej gminy Jeziora Wielkie na 2019 rok, skład orzekający ustalił, co następuje. W projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok przewidane zostały dochody w wysokości 23 262 344 zł, wydatki w wysokości 24 662 344 zł. Zakładany deficyt budżetu, rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami, wynosi 1 400 000 zł. Jako źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu wskazano, zgodnie z artykułem 217 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przychody budżetu pochodzące z kredytów i pożyczek. Z danych zawartych w prognozie kwoty długu będącej częścią wieloletniej prognozy finansowej wynika, że w 2019 roku obciążenie spłatą długu planuje się na poziomie 1,08% przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zadłużenia wynoszącym 6,22%. W pozostałych latach obowiązywania WPF, to jest w latach 2020-2024, obliczone na podstawie prognozowanych wielkości, relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem nie przekraczają dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia obliczanego zgodnie z artykułem 243 ustawy. Skład orzekający wskazuje, że wskaźniki zadłużenia określone w artykule 243 ustawy zostały wyliczone na podstawie realizacji budżetu w wielkościach przyjętych w WPF. Faktyczne wartości omawianej relacji zostaną wyliczone na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania budżetu za 2018 rok. Stąd należy mieć na uwadze, że wykazane w prognozie długu wielkości mogą ulec zmianie. Na dzień wydania opinii omawiana relacja jest zachowana. Skład orzekający wskazuje, że podstawą wydania niniejszej opinii jest wyłącznie kryterium legalności, w związku z powyższym nie może ona być traktowana jako rzeczywista ocena zdolności do obsługi zadłużenia w prognozowanym okresie. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do podpunktu D. Opinia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie projektu na budżet. W sprawie projektu budżetu na 2019 rok. Proszę bardzo, Pani Przewodnicząca. Opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w sprawie budżetu projektu budżetu na 2019. W dniu 4 grudnia 2018 odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich, na którym przeprowadzono analizę projektu budżetu na 2019, który zakłada dochody budżetu gminy na kwotę 23 262 344 zł, wydatki budżetu gminy na kwotę 24 662 344 zł, przychody budżetu gminy na kwotę 1 603 768 zł i rozchody budżetu na kwotę 203 768 zł. Komisja stwierdziła, że zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z zaplanowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważeniu budżetu na 2018. Planowane dochody zapewniają finansowanie podstawowych i niezbędnych zadań.
Biorąc pod uwagę występujące obiektywne uwzględnienia w zakresie gospodarki finansowej samorządu oraz stan zobowiązań finansowych, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu gminy Jeziora Wielkie na 2019. Skład komisji: przewodnicząca Aneta Barczak, zastępca Paweł Glanc, Jerzy Kamelski członek, Joanna Jędraszczak członek, Marek Wysocki członek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proponuję 5 minut przerwy.
Wznawiamy obrady sesji. Przechodzimy do punktu 9. Wybór przewodniczących komisji stałych Rady Gminy. W tym punkcie właśnie musimy dokonać jawnego... Proszę o ciszę. Przechodzimy do punktu 9. Wybór przewodniczących stałych komisji Rady Gminy. I tutaj właśnie musimy dokonać jawnego głosowania i w punkcie 13 projekty uchwał będziecie Państwo radni mogli głosować właśnie nad wyborem. O. To tak, punkt 10. Plan pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok. Tutaj też plany pracy Rady Gminy zostały przedstawione Państwu radnym na komisji. Jeśli coś będzie nie tak, to w trakcie przyszłego roku będziemy zmieniać. Na pewno pojawią się jakieś nowe sesje, może coś takiego. Dobrze. Dobrze. Punkt 11. Plan pracy Rady Gminy na 2019 rok. Tutaj właśnie też plan pracy Rady Gminy został... O, przepraszam, pomyliłem. Plan pracy Rady Gminy też został już przedstawiony na 2019 rok na komisji. Więc... Będziemy to realizować tak, jak było przedstawione. Przechodzimy do punktu 12. Dyskusja. I tutaj Państwo radni, czy chciałby ktoś z radnych zabrać głos w sprawie budżetu na 2019 rok? Proszę bardzo, pani Halina Płacińska. Ja mam pytanie. Opinie o projekcie budżetu na 2019 rok. Czy do Regionalnej Izby Obrachunkowej, czy te wszystkie w ogóle opinie są o budżecie przed autopoprawkami, czy po? Bo my pracowaliśmy na komisji po autopoprawkach. To jedno pytanie. I drugie, mam pytanie do... raczej odpowiedź do pana wójta na komisji. Pan mówił, że myśmy ustalali kolejność, że tak powiem, modernizacji dróg czy remontu dróg. Odczytałam, odsłuchałam, przepraszam bardzo, wszystkie komisje i sesje, odkąd jestem, czyli od ponad roku, i nigdy nie spotkałam się, nie odsłuchałam, nie odczytałam, żeby na którejś komisji, a ewentualnie na sesji, nie było ustalania kolejności dróg. Jak to się ma, drugie pytanie, jak to się ma obcięcie, że tak powiem, zaplanowanej kwoty na drogę w Wójcinie do stwierdzenia przez pana na ostatniej sesji stwierdzenia faktu, że droga do osiedla nad jeziorem jest w bardzo kiepskim stanie. Dziękuję. Dziękuję. Panie wójcie. Pani radna, jeżeli chodzi o projekt, opinie projektu budżetu, to były opiniowane, przesłane do Regionalnej Izby Rachunkowej przed zmianami, więc opinia była wydana na podstawie tego, co było wcześniej. Następne pytanie było, dotyczyło drogi harmonogramu naprawy i modernizacji dróg. Harmonogram modernizacji dróg przygotowywaliśmy, o ile pamiętam, po którejś sesji, ale już nie pamiętam, kiedy to było, tutaj na spotkaliśmy się, zostaliśmy jeszcze po sesji, uzgadnialiśmy w własnym gronie bez już nagrywania ten harmonogram naprawy dróg. Nie pamiętam, czy pani już była radną, chyba nie była pani radną jeszcze, więc no myślę, że możemy ten harmonogram na kolejnej komisji przedstawić. Nie widzę żadnego problemu i też może pani swoją opinię na ten temat wyrazić. Tym bardziej, że mamy rzeczywiście nową radę, nowych członków rady, więc dobrze było, gdyby też się zapoznali z tym harmonogramem. Większość radnych się nie zmieniła, więc oni wiedzą, jak ten harmonogram mniej więcej wygląda. Aczkolwiek nie zaszkodzi,
przypomnieć. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o drogę w Wójcinie. Już pani radna, omawialiśmy to na komisji, że ta droga będzie robiona i te pieniądze, o których mówiliśmy, musieliśmy przeznaczyć na odbiór odpadów po to, aby podpisać umowę. Jeżeli nie mielibyśmy tych pieniędzy w budżecie, nie moglibyśmy podpisać umowy, a umowę musieliśmy podpisać do końca grudnia, o ile pamiętam. Więc w dniu dzisiejszym ta umowa została podpisana, a w przyszłorocznym budżecie, tak jak już wcześniej mówiłem, będziemy na przełomie gdzieś marca, kwietnia wiedzieć dopiero, jakie mamy wolne środki, ile tych wolnych środków, na co możemy je przeznaczyć, więc ta kwota brakująca, kwota, którą żeśmy, że tak powiem, pożyczyli z tej kwoty na drogę w Wójcinie, zostanie w odpowiedniej kwocie zwrócona. Myślę, że to będzie w takiej kwocie, jaka rzeczywista będzie potrzebna, bo zakładam, że do tego czasu, do marca, kwietnia już być może będziemy mieli większy obraz tych dofinansowań, jakie będą, na jakie drogi, więc być może dołożymy taką kwotę, jak będzie trzeba. Może to będzie 200 tysięcy, może 250, a może to będzie 50 tysięcy. Nie wiem dokładnie, jaka to będzie kwota. Zależy to od dofinansowania, jakie otrzymamy na daną drogę, o ile je otrzymamy, bo różne opinie i różne programy mogą się pojawić i różne dofinansowania, ale to też nie znaczy, że otrzymamy takie dofinansowania. Z tego, co wiem, to z PROW jest nawet 60% dofinansowania, ale czy je otrzymamy, to nie mogę Państwu zagwarantować. Z tego, co rozmawiałem z wicemarszałkiem, to mówił, że taki program ruszy na początku roku i prosiłem go o to, żeby nas wspomagał w tych dofinansowaniach. Mam nadzieję, że nam pomoże. Wszystko tak, czy jeszcze jakieś? Pan mówi o tym projekcie na rozwój sieci wodociągowej i dróg gminnych, tak? Nie do końca. To jest inny projekt, jeżeli chodzi o sieci wodociągowe i kanalizacyjne i tak dalej. To ma być inny program. Ruszyć też nie wiadomo, jakie będą warunki, jakie kryteria. Zobaczymy. Jeżeli coś się pojawi, jakieś informacje, będę Państwa informował na pewno. To uściślę sobie. Opinie były odnośnie projektu budżetu tego przed autopoprawkami, a my dzisiaj głosujemy ten po autopoprawkach. Tak. Jakichś znaczących zmian tam nie ma w tym budżecie, także no, omawialiśmy to już na komisji. Dosyć szczegółowo pani skarbnik tłumaczyła, na czym to polega, jak to musi być przeprowadzone wszystko, te kwoty, żeby, że tak powiem, ten budżet był spięty. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Burzyński, proszę bardzo. Szanowni Państwo, panie wójcie, panie radny powiatowy, prosi mnie pan o zadawanie pytań. No miałem się wstrzymać, no ale ze względu na pana, że pan tutaj obecny jest. Tak, oczywiście, do pani sekretarz pytania akurat nie zadam. Ale zadam pani skarbnik. Nie wiem, czy dobrze dosłyszałem. Zadłużenie na 2019 rok 2 miliony 100 tysięcy złotych? No nie chcę być gołosłowny, bo potem mnie ktoś sprostuje. Dobrze, w międzyczasie pani uzupełniła ją wypowiedź. Dziękuję, no byłem blisko, także panie wójcie, no nie wiem, skąd pan takim optymistą jest, no bo rozmawia pan o drogach. Jestem za drogami jak najbardziej. Sytuacja katastrofalna. Nie jest tak pięknie przedstawiona jak na sytuacji o drogach, jak na komisjach czy na sesjach. Pani Halino, ja uzupełnię tą wypowiedź pana wójta. Zgodzę się z tym. Może pani nie była akurat radną. Byłem na tym spotkaniu. Ktoś tutaj z państwa, nie wiem, z administracji przygotował wykaz dróg na terenie gminy. Dróg gminnych. Od 1 do 20, do 30, nie wiem. Ale panie wójcie, na tym problemem nikt się nie zastanowił. Naprawdę. Ustaleń nie było. Zresztą są tutaj obecni na sesji poprzedni radni. No chyba potwierdzą moją wypowiedź. Mam pytanie,
Panie przewodniczący, prosiłbym, żeby pan czuwał nad sesją. Ja mówiłem to na komisji. O ile ktoś pytanie zadaje, prosiłbym, żeby ktoś odpowiedział na to pytanie. Może nie odpowiedzieć, no ale wystarczy powiedzieć, że nie udzielę odpowiedzi. Ja mam pytanie pani przewodnicząca Komisji Budżetowej, pani Aneto. Pani tak pięknie tu zaopiniowała budżet. Wspomniałem kwotę 2 100 000 zł rok 2019. Jak pani sobie wyobraża rok 2024? Praktycznie zero inwestycji. Panie wójcie, nie zgodzę się z panem, bo RIO wyraźnie w piśmie była wypowiedź taka, że od 2020 roku, no niestety, ale zobowiązań kredytowych nie może pan zaciągać. Wszystko w temacie. Na pytanie w interpelacji zadałem wyraźne. No niestety, ale odpowiedzi nie ma. Nie ma utrzymania hali, nie ma po prostu jednej, drugiej proponowanej. Nie odpowiedział mi pan na to pytanie. Jeśli chodzi pan o pierwszy punkt, co pani Halina wspomniała odnośnie sieci wodociągowej. Projekt? Nie ma projektu. Orientacji nie ma. Czy będzie wprowadzony? Ja sprawdzam. Ja strony internetowe śledzę. Urzędu Wojewódzkiego odnośnie dróg. Niestety jeziora. Biała plama. Pan wspomniał przed chwilą o PROW-ie, Urząd Marszałkowski. Biała plama. Jak to ma się do budżetu, do WPF-u? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego. Skończy się tym, że zaciągnięty kredyt, który pan tutaj preferuje, 1 400 000 200 000, w sumie wychodzi 2 000 000 z groszem. Po 400 000 tutaj rozmawiałem rocznie. Plus utrzymanie tej hali. Nie wiem, skąd pan na to weźmie pieniądze. Jeśli o budowie chodzi dróg i innych inwestycji, to ja nie widzę. Nie widzę, bo kredytu pan nie otrzyma po roku 2019. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. No prosiłbym panią bardzo przewodniczącą, o ile można, zadawałem pytanie w stosunku do pani najpierw. Wójcie, proszę bardzo. Przepraszam pani przewodniczący, zadałem pytanie pani przewodniczącej Komisji Budżetu Gminy i po kolei prosiłbym o odpowiedź. Pani. Proszę do mikrofonu. Komisja Budżetowa wyraziła opinię, chyba pan słyszał, jaka była opinia. Dziękuję bardzo, więcej nie mam nic do powiedzenia. Dziękuję za odpowiedź. Wszystko w temacie. Dziękuję bardzo. Panie wójcie, proszę bardzo. Panie radny, akurat tutaj się z panem nie zgodzę z tego względu, że mimo, że wolnych środków mamy około 1 200 000 300 000 rocznie, zaciągnięty kredyt na halę sportową, który będziemy spłacać łącznie z kredytem na oczyszczalnię ścieków, będzie około 380 000, panie skarbnik, tak? Przepraszam panie wójcie, o ile panu wchodzę słowo, ja powiedziałem średnio o 400 000. Tu jest 420, tu jest 380. No zgadzamy się w stosunku do sumy. Dziękuję. To też panie radny, powtórzę po raz kolejny, że celowo nie zaplanowaliśmy spłaty kredytu na 2019 rok, bo nie wiedzieliśmy, czy otrzymamy ten wpływ z podatku za linię wysokiego napięcia. Rozmawiałem z przedstawicielem firmy Eltel. W przyszłym roku będzie oddana już najpóźniej. To już ostateczny termin jest oddany. No, będzie nas stać na więcej. Na więcej będzie nas stać. A jeżeli chodzi o sam kredyt, to nie mam żadnych obaw, jeżeli chodzi o spłatę tego kredytu. No chyba, żeby nie wiem, co się wydarzyło, że nagle by się zmieniły przepisy czy ustawa, że tego podatku nie spływałaby taka kwota. Ale to i tak mimo wszystko, jeżeli licząc nawet nasze dochody, które mamy teraz w obecnej chwili, to jest około 1 600 000, tak o ile liczę mniej więcej, jesteśmy w stanie, znaczy nie 1 600 000, tylko dodatkowo 400 000 i 1 200 000, jesteśmy w stanie w przyszłym roku
dużo inwestycji zrealizować, łącznie z wybudowaniem tej hali sportowej. Nie rozumiem, dlaczego pan się ciągle upiera przy tej hali sportowej, że koszty utrzymania. No koszty utrzymania będą, czy to będzie sala gimnastyczna, czy hala sportowa będą. Być może będą niższe koszty utrzymania takiej sali gimnastycznej, która miałaby teoretycznie powstać w Jeziorach Wielkich o około 20-30 tysięcy, bo jedyne co się zmieni to kubatura samego budynku, bo i tak musimy wybudować sanitariaty, musimy wybudować pomieszczenia socjalne, więc koszt generalnie dużo mniejszy nie będzie samego wybudowania takiej sali gimnastycznej, aczkolwiek nie wyobrażam sobie, żeby nie było takiego obiektu jak hala sportowa na terenie naszej gminy, no bo no pan może nie uprawia sportu, że tak powiem, na hali i nie ma takich potrzeb, ale są osoby, czy to kluby sportowe, czy to osoby dorosłe, które bardzo chętnie by skorzystały z takiego obiektu, jeżeli by taki obiekt był na terenie naszej gminy. Aczkolwiek, tak jak mówiłem, już przedstawiałem na komisji, arytmetyka wskazuje na to, że no, korzystniej wyjdziemy na tym, jeżeli tą halę wybudujemy i salę, z tego względu, że 70% mamy dofinansowania do hali, do następnego obiektu mamy 50%. Jeżeli byśmy wybudowali dwie sale gimnastyczne, mamy dofinansowane tylko jeden obiekt, drugi musimy wybudować za własne pieniądze z sanitariatami, z tymi wszystkimi, całą potrzebną infrastrukturą, to będzie też pewnie 3,5-4 miliona. Więc no, sama arytmetyka wskazuje na to, że i tak będziemy zyskujemy około 2 milionów złotych na samych dofinansowaniach. Więc no, nie widzę tu jakiegoś punktu, do którego można było się doczepić. No, być może no, każdy ma prawo do swojego rozumowania, przeliczania i gospodarowania pieniędzmi, tym bardziej gminnymi, bo to nie są nasze pieniądze. Nie wiem, być może łatwiej się zarządza pieniędzmi budżetowymi, chociaż nie sądzę, bo każda decyzja, jaką mam podjąć o wydaniu pieniędzy, proszę pani skarbnik może potwierdzić, że akurat pod tym względem to ze mną każdy przedsiębiorca ma trudny żywot, bo rozliczam i pilnuję tego tak jak mogę, jakby to były moje własne pieniądze. Panie radny, nie wiem, no, czy pan nie chce budować tych sal, czy tych, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby były dwie szkoły na terenie gminy, żeby nie było takich obiektów. Jeżeli pan nie chce, żeby budować tą salę, halę sportową w Jeziorach Wielkich, czy nie budować sali, no możemy wybudować tylko w Wójcinie na przykład. I no, myślę, że większość z osób, które tutaj siedzą i przebywają, mają jakieś wyobrażenie o liczeniu pieniędzy, więc nawet bardziej korzystnie jest wybudować nam dwa obiekty, jeżeli otrzymamy dofinansowanie, niż byśmy musieli budować dwa obiekty takie same, czyli dwie sale gimnastyczne. No, hala sportowa jak najbardziej się sprawdza, jest potrzebna, uważam, na terenie gminy. Wałkujemy ten temat już chyba bodajże od roku czasu. No, nie znajduję argumentów w tym, co pan mówi, aby tej hali nie wybudować, bo wszelkie argumenty wskazują na to, że powinniśmy to wybudować. A koszty utrzymania, jak sam pan widzi, mamy wzrost dochodów, regularny praktycznie ten wzrost dochodów jest. Co więcej, mam nadzieję, że jeżeli ten dofinansowanie, znaczy podatek, nie dofinansowanie, tylko podatek spłynie z tej sieci energetycznej, co jeszcze nawet jak rozmawiałem z tym panem z LTL-u, nie wiedzą, czy będą tę istniejącą linię rozbierać, te dwie istniejące linie, które są teraz na terenie naszej gminy, czy pozostawią obydwie. Prawdopodobnie wchodzi w grę pozostawienie obydwóch linii z tego względu, że będzie takie dodatkowe zabezpieczenie, gdyby coś się stało z tą nową linią energetyczną. Także myślę, że ten podatek, który mamy do tej pory, plus ten podatek, który nam spłynie dodatkowo, no jesteśmy w stanie te obiekty wybudować, spłacić. Co więcej, jesteśmy w stanie realizować jakieś inwestycje. Myślę, że jeżeli nie zaryzykujemy, chociaż to jest niewielkie ryzyko moim zdaniem, a jeżeli nie podejmiemy kroków, aby wykorzystać wszelkie możliwe dofinansowania, za jakiś czas możemy zostać z tego rozliczeni. Uważam, że powinniśmy korzystać. Sam pan mówił, że mamy białe plamy. Ja tych plam nie widzę, bo uważam, że nasza gmina, jako i to nie jest moja opinia, bo to też jest opinia osób zewnętrznych, zarządzających powiatami czy gminami zewnętrznymi, uważają, że gmina Jeziora Wielkie radzi sobie bardzo dobrze, że zadłużenie mamy praktycznie znikome. Nawet jeżeli zaciągniemy kredyty, to też nie zaszkodzi i nie będzie wpływało na sprawne funkcjonowanie naszej gminy. Dziękuję bardzo.
Panie Radny Bożyński, proszę. Dziękuję. Bardzo. Odniosę się, panie przewodniczący, bo widzę, że pan wójt się powtarza, nie wiem, mi tutaj wciska słowa, których ja nie mówię, że nie jestem i tak dalej. Ja jestem za jedną i za drugą halą, panie wójcie. Nie odpowiedział mi pan konkretnie na pytanie. Ja pana wyraźnie powiedziałem. Jak nie, to artykuł panu przytoczę. 226-27 opinii w sprawie budżetu. 2020 rok nie może pan kredytów zaciągać. O to mi chodzi. Rozumiemy się, czy nie, pani skarbnik? Panie wójcie, panie radny, tam nie ma nic napisane, że nie możemy, tylko opinia jest wydana na rok 2019, a na 2020 już RIO nie może wydawać opinii, czy możemy, czy nie możemy, bo nie wiadomo, jaka sytuacja będzie finansowa. Ja panu przytoczyłem słowa RIO, nic więcej, nic więcej. Pan się po prostu wczyta. Dziękuję, pani skarbnik, niech pani nie odpowiada, bo to bez sensu jest. Jeśli chodzi o to. Także ja po prostu pana uczyłem i wszystkich państwa radnych. Rok 2020 i lata następne. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, skarbnik, panie przewodniczący. Panie skarbnik, proszę o wyjaśnienie panu radnemu. Przeczytanie może tego fragmentu, jeśli pani mogła. Proszę do mikrofonu, panie skarbnik. Pani uchwała napisała, że gmina nie zaplanowała w latach następnych kredytów. Tylko na ten budżetowo. Co nie znaczy, że gmina nie może. Dziękuję, pani skarbnik. Porozmawiamy oddzielnie na ten temat, także wrócimy do tematu w przyszłym roku. Dziękuję. Z tego co zrozumiałem, pani skarbnik, to mamy zadłużenie na poziomie 1,2%, tak? A możemy do 6%. Tak, ponad 6% możemy. Także zadłużenie jest naprawdę znikome, a myślę, że nawet 1-2% przy kwocie 200 tysięcy. Na dzień dzisiejszy mamy 200 parę tysięcy złotych, to jest 1-2%, czyli do 6% to jeszcze trochę mamy. Dziękuję, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Pani radna Barczak, proszę bardzo. Panie Boże, pan za budżetem, za halą, czy pan nie jest za halą? Niech pan odpowie. Ale tendencyjne pytanie pani zadaje. Ja nie, ja chciałam się dowiedzieć. Przepraszam, ja mówiłem na komisjach, jestem za rozwojem sportu, jestem za budową hal, dwóch hal, Jeziora Wielkie i Wójcie. I to wszystko w temacie, ja słyszyłem. Wie pan co, bo ja odnoszę takie wrażenie, że pan nie jest za budową, jak tu większość z nas. Mi się wydaje, ja odczuwam takie, że pan nie jest za budową. Wie pan panie Jurku, proszę poczekać, niech pani... Wie pani pani co? Pani Barczak, już? Koniec? Dobrze. Wrażenie to możemy sobie bardzo po sesji opowiadać. Dziękuję. Dziękuję czy bardzo. Czy jeszcze państwo mają jakieś pytania? Czy są jeszcze pytania? Panie Waldku, wolne wnioski i zapytania. Dobrze. Dobrze. Panie radny. Panie Waldku, proszę. Wolnych wniosków i zapytaniach. Panie Waldku, proszę. We wolnych wnioskach i zapytaniach. Dziękuję bardzo. Jeśli nie ma pytań, zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 13. Projekty uchwał. Podpunkt pierwszy. Uchwała nr 3/19/2018 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. Pani skarbnik, proszę bardzo. Uchwała nr 3/19/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, artykuł 226, 227, 228, artykuł 230 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Jeziora Wielkie na lata 2019-2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf drugi. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Paragraf trzeci. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf piąty. Traci moc uchwała nr 35/183/2017 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2018-2022 z późniejszymi zmianami. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeziora Wielkie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Głosów za jest 8, przeciw 4, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 3/20/2018 w sprawie budżetu na 2019 rok. Proszę bardzo, pani skarbnik. Uchwała nr 3/20/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 litera i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami. Na podstawie artykułu 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2017 roku, pozycja 2077 z późniejszymi zmianami, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 21 962 344 zł. Z tego dochody bieżące w kwocie 19 206 876 zł. Dochody majątkowe w kwocie 2 755 468 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 23 362 344 zł.
Z tego wydatki bieżące w wysokości 18 382 114 zł 93 grosze i wydatki majątkowe w wysokości 4 980 229 zł 7 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf trzeci. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów zgodnie z załącznikiem nr 4. Planowane przychody wynoszą 1 603 768 zł. Planowane rozchody wynoszą 203 768 zł. Paragraf czwarty. Deficyt budżetu w wysokości 1 400 000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego. Paragraf piąty. W budżecie tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 194 000 zł, celową w wysokości 56 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Paragraf szósty. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf siódmy. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6. Paragraf ósmy. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 7. Paragraf dziewiąty. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 870 066 zł. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 104 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 10. Ustala się dochody w kwocie 80 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i ustala się wydatki w kwocie 5 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. Paragraf 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Dochody w wysokości 18 000, wydatki w wysokości 18 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Paragraf 12. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody w wysokości 520 000 zł, wydatki w wysokości 835 146 zł. Paragraf 13. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 10. Paragraf 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 400 000 zł, spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 203 768 zł. Paragraf 15. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł, zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 400 000 zł,
zaciągania kredytów pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 203 768 zł. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Paragraf 16. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem nr 11. Paragraf 17 uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 2 się sprzeciwiło, 3 się wstrzymało. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 3/21/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Uchwała nr 3/21/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku. W sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Na podstawie artykułu 18a ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami i paragraf 15 ustęp 1 punkt 1 w związku z paragrafem 16 ustęp 2 punkt 3 statutu gminy Jeziora Wielkie uchwala się to, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został wybrany pan Marcin Czaplicki. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 wstrzymał się. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Uchwała nr 3/22/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Uchwała nr 3/22/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Na podstawie artykułu 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami. Przepraszam. I paragraf 15 ust. 1 punkt 2 w związku z paragrafem 16 ust. 2 punkt 3 Statutu Gminy Jeziora Wielkie uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich została wybrana radna pani Halina Płachcińska. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Za jest 13 radnych. Uchwała przeszła jednogłośnie. Uchwała nr 3/23/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa. Uchwała nr 3/23/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami i paragraf 15 ust. 1 punkt 3 w związku z paragrafem 16 ust. 2 punkt 3 Statutu Gminy Jeziora Wielkie uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania na przewodniczącego Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy w Jeziorach Wielkich została wybrana radna pani Aneta Barczak. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Proszę bardzo głosować. Za przyjęciem uchwały jest 11 radnych, 1 się przeciw i 1 wstrzymujący się. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła. Uchwała nr 3/24/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Uchwała nr 3/24/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami. I paragraf 15 ust. 1 punkt 4 w związku z paragrafem 16 ust. 2 punkt 3 Statutu Gminy Jeziora Wielkie uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Gminy w Jeziorach Wielkich została wybrana radna pani Joanna Jędraszczak. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 wstrzymał się. Uchwała przeszła. Dziękuję bardzo. Podpunkt 7. Uchwała nr 3/25/2018 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Uchwała nr 3/25/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami
i paragraf 15 ustęp 1 punkt 5 w związku z paragrafem 16 ustęp 2 punkt 3 statutu gminy Jeziora Wielkie uchwala się co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się, że w wyniku głosowania na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy w Jeziorach Wielkich została wybrana radna pani Jolanta Toda. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję bardzo. Za przyjęciem uchwały jest 12 radnych, 1 wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 8. Uchwała nr 3/26/2018 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2019 rok. Uchwała nr 3/26/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2019 rok. Na podstawie artykułu 21 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, oraz paragraf 71 statutu gminy Jeziora Wielkie Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się plany pracy stałych Komisji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na rok 2019 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Podpunkt 1. Komisja rewizyjna, załącznik nr 1. Podpunkt 2. Komisja skarg, wniosków i petycji, załącznik nr 2. Podpunkt 3. Komisja budżetu, rozwoju gospodarczego i rolnictwa, załącznik nr 3. Podpunkt 4. Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej, załącznik nr 4. Podpunkt 5. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, załącznik nr 5. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Uchwała nr 3/27/2018 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2019 rok. Uchwała nr 3/27/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na 2019 rok. Na podstawie artykułu 21 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolitych dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 33 statutu gminy Jeziora Wielkie Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwala się plany pracy Rady Gminy w Jeziorach Wielkich na rok 2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Jeziora Wielkie. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję. Podpunkt 10. Uchwała nr 3/28/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przyjezierze, stanowiących własność gminy Jeziora Wielkie na rzecz ich użytkowników wieczystych. Proszę bardzo, pan Osowski. Uchwała nr 3/28/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Przyjezierze, stanowiących własność gminy Jeziora Wielkie na rzecz ich użytkowników wieczystych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litery a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami. W związku z artykułem 13 ustęp 1, artykułem 32 ustęp 1 i artykułem 37 ustęp 2 punkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 2204, Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Jeziora Wielkie, położonych w miejscowości przy jeziorze w obręb Gaj na rzecz ich użytkowników wieczystych, określonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeziora Wielkie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Jeziora Wielkie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest jeden głos, 11 jest przeciw, wstrzymujących się jeden. Uchwała została odrzucona. Podpunkt 11. Uchwała nr 3/29/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Proszę bardzo, panie kierownik. Uchwała nr 3/29/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, artykuł 8 ustęp 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, Dziennik Ustaw z 2018 roku, pozycja 1508 z późniejszymi zmianami, w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, Monitor Polski z 2018 roku, pozycja 1007, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kryterium 150%, jeżeli dochód rodziny nie przekracza wysokości 150% kryterium dochodowego określonego w artykule 8 ustęp 1 ustawy o pomocy społecznej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf 3. Traci moc uchwała nr 33/184/2014 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 13 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 12. Uchwała nr 3/30/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Proszę bardzo, pani kierownik. Uchwała nr 3/30/2018 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 994 z późniejszymi zmianami, artykuł 8 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2018 roku, pozycja 1508 z późniejszymi zmianami w związku z uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 Monitor Polski z 2018 roku, pozycja 1007, uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w artykule 8 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023, Monitor Polski z 2018 roku, pozycja 1007. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała 33/183/2014 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020. Paragraf 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Paragraf 5. Uchwała wchodzi z dniem od 1 stycznia 2019 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Dwunastu radnych jest za przyjęciem uchwały, jeden wstrzymujący się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 14. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo. Pan Sołtys, proszę bardzo. Panie Marku. Panie kierowniku, może pan się ustosunkuje?
główna droga przebiegająca przez Dobska to jest drogą powiatową. Zajmuje się tym obsługą tej drogi, zajmuje się firma pana Jacka Siwka z Wójcina. Nie. Mówimy o dwóch różnych sprawach. Usługi transportowe Jacek Siwek Wójcin 104 czy 154. Jest taka firma, ona działa. I powiat ma z nią podpisaną umowę i my na część dróg gminnych również mamy z tą firmą podpisaną. Na część, która jest obsługiwana przez tą firmę, to jest część powiedzmy terenu wójcińskiego i z tym związaną, a druga część naszych dróg gminnych, teren nadgoplański obsługuje jak corocznie firma Orkan kolejowa. Dziękuję także bardzo. Interwencje, ja jeszcze może chwilę. Dobrze. Interwencje w sprawie dróg powiatowych są kierowane do nas. My przekazujemy do tego kierownika, który się zajmuje tutaj utrzymaniem dróg, pana Jacka Karpińskiego z Powiatowego Zarządu Dróg. I on na bieżąco daje dyspozycję. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Pożyński, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Panie Wójcie, Szanowni, mili Państwo. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę spokoju i rodzinnego ciepła. Niech to będą święta, które niosą radość, miłość i wiarę w lepsze jutro. Nowy rok niech przyniesie dużo zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności. Życzę to jako mieszkaniec tej gminy, jako sołtys, jako radny, jako przewodniczący Powiatowej Rady Osób Niepełnosprawnych w Mogilnie i jako przewodniczący PKPS-u w Bydgoszczy Oddział Jezior Wielkich. Pragnę jeszcze podziękować panu przewodniczącemu i panu wójtowi za skierowane na moje ręce życzenia. Piękne życzenia, tylko może mała zmianka. Niech stary rok 2018, dopiszcie Państwo, i nowy rok 2019 obfitują w sukcesy, dobrą nowinę. Niech przyniesie spełnienie najskrytszych marzeń. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Pan wójt, proszę bardzo. Przepraszam panie radny, że się wcisnę troszkę przed szereg. Szanowni Państwo, Szanowna Wysoka Rado, była u mnie delegacja harcerzy ze światełkiem pokoju. Zaznaczam, że z tym światełkiem pokoju już po raz kolejny pragnę przeczytać życzenia, które skierowali do radnych, do pana przewodniczącego, do wójta. Już po raz 28 zapłynęło betlejemskie światło pokoju, znak braterstwa i jedności, symbol pokoju i miłości do drugiego człowieka. Tegoroczne hasło betlejemskie światła pokoju brzmi: światło, które łączy. Wpatrzeni w blask tego światła otwierajmy nasze serca, drzwi naszych domów, szkół, urzędów i nie odwracajmy się od drugiego człowieka w potrzebie, biedzie i nieszczęściu. Niech wrażliwość i przyzwoitość, prawda, godność, tolerancja i przyjaźń kierują naszym postępowaniem. A wspólna służba zbuduje cywilizację miłości, tak potrzebną w codziennym życiu. Z wielką radością przekazujemy Państwu betlejemskie światło pokoju z życzeniami radości, nadziei, optymizmu i szczęścia w życiu osobistym na nadchodzące święta, a także gratulujemy wyboru na szczytne, a jednocześnie odpowiedzialne funkcje członków władz samorządowych. W nadchodzącym nowym roku i podczas całej kadencji życzymy wielu sukcesów, satysfakcji, zadowolenia, spełnienia społecznej służby. Zuchy, harcerze i instruktorzy, seniorzy chówca ZHP imienia Jana Klińskiego w Mogilnie. Drodzy Państwo, chciałbym też z tego miejsca złożyć najserdeczniejsze życzenia. Przede wszystkim spokoju, aby ten czas Świąt Bożego Narodzenia był czasem na przemyślenia, na zastanowienie się nad tym, co jest w życiu ważne. Bo czasem mam wrażenie, że bijemy się, kłócimy się o rzeczy naprawdę nieistotne, które nie wnoszą nic znaczącego w nasze życie. I chciałbym, aby ten przyszły rok
był rokiem lepszym. Przede wszystkim zgody, spokoju. Każdy z nas wie, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Mam nadzieję, że my jako tutaj samorządowcy będziemy zgodnie współpracować nie tylko między sobą, ale też z pracownikami i społecznością naszą lokalną. Więc na te święta Bożego Narodzenia dużo radości. Abyśmy spędzili je w gronie rodzinnym, przyjaciół, najbliższych osób, które nas wspierają, które są nam życzliwe. A te osoby, które, że tak powiem, mają w stosunku do nas nieprzyjemne zdanie, nieprzyjemne odczucia, aby je zmienili. Bo naprawdę nie warto się kłócić o rzeczy nieistotne, mało ważne. Uważam, że każdy z nas zasługuje na spokój, na to, abyśmy się szanowali wzajemnie. Więc mam nadzieję, że w tym przyszłym roku dużo się zmieni w nas, w naszych osobowościach, że będziemy te relacje między nami będziemy budować od podstaw jak najbardziej pozytywnie i przede wszystkim z jak największą życzliwością i zrozumieniem. Drodzy Państwo, mam nadzieję, że te święta będą obfitowały tylko w radość i w mnóstwo prezentów, bo te prezenty są też bardzo istotne, gdyż wywołują u nas radość. Ja ze swojej strony też liczę, że w tym roku otrzymam od Mikołaja prezent, na który zasłużyłem chociażby. Nie wiem, czy taki, na który więcej niż sobie życzyłem, ale taki, na który chociaż zasłużyłem, tego samego życzę Państwu, aby Mikołaj z tą rózgą rzeczywiście tych, którzy zasługują na tą rózgę, sprawiedliwie obdarzył, a tych, którzy tak powiem byli pokorni i nie zasłużyli, obdarzył prezentami, takimi jak sobie wymarzyli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pan radny powiatowy, proszę bardzo. Ja może tak krótko, żeby nie zabierać tutaj czasu. Mili Państwo, siedząc tutaj, obserwując gminę Jeziora Wielkie, radnych, tutaj Państwa urzędników, aż miło popatrzeć naprawdę, jeśli chodzi nawet o ten budżet, bo też było bardzo dużo pytań o ten budżet. Słyszę o planach, projektach budowy dróg w Ujcinie, odcinki 2000 metrów, bodajże tak mniej więcej, może nie pamiętam wszystkich, w Woli Korzuszkowej też długi odcinek, w Siemionkach bodajże też jakieś duże odcinki, hale sportowe i tak dalej. Przy budżecie takim niskim, jak jest 20 milionów, tak? Ja jestem naprawdę, naprawdę dumny. Tutaj mamy piękną salę. Porównując do powiatu, budżet 70 parę milionów, deficyt 10 milionów. Tutaj mamy bodajże 1 milion złotych, tak? No naprawdę jesteście Państwo radni w takiej naprawdę fajnej sytuacji. My tutaj w powiecie, bo na pewno będą takie pytania o drogi powiatowe też, mogę powiedzieć, że z czego mamy się cieszyć, że odcinki dróg 290 metrów, najdłuższy odcinek Mirac, Nowa Wieś. No nie mamy z czego się cieszyć. Naprawdę przy tak dużym budżecie praktycznie drogi nie będą robione, tak? Tutaj naprawdę modernizacje, nowe projekty, to aż się chce. Naprawdę chce się cieszyć, że jednak ta gmina Jeziora Wielkie się rozwija. Jak już jestem tutaj przy głosie, chciałbym Państwu życzyć może krótko, nie czytane życzenia, ale po prostu tego zdrowia przy tych świątecznym stole i też życzę, żeby rzeczywiście te kobiety, które przygotowują te kolacje wigilijną, były naprawdę uszanowane i podziękowali, żebyśmy podziękowali tym kobietom, bo one głównie przygotowują te kolacje wigilijną i oczywiście smacznego karpia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Burzyński. Dziękuję, panie przewodniczący. Miałem nie zabierać głosu, bo jestem zarażony czasem, ale tak miłe, sympatyczne wystąpienie pana radnego czy kolegi w poprzedniej kadencji, no, aż podnosi na duchu. No, ostatnio nie był pan na sesji, szkoda, bo był pan starosta i zadałem pytanie odnośnie dróg między innymi, bo jestem aktywnym radnym.
Nie, a mi nie chodzi o tłumaczenie, panie Waldku, ja rozumiem, wybaczam panu. I co powiedział pan starosta? Że nie będzie robił 200-300 metrów, ale panie radny, szanowni państwo, będziemy długie odcinki budować. I jestem wdzięczny staroście, mam nadzieję, że panu jako radnemu poprze pan nasz wysiłek o drogi powiatowe. Dziękuję, że pan wspomniał o siemionkach, co rzadko się zdarza z ust tutaj pana wójta. A w imieniu własnym i całej rady życzę całej radzie powiatowej, łącznie ze starostą, wicestarostą, członkami zarządu i wszystkim radnym, dużo spokoju i podniesienia tego budżetu w 2019 roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Halina Płaścińska. Tak. Ja w swoim imieniu, jako Halina, życzę wszystkim dużo dobrego na nowy rok. Proszę sołtysów, już troszeczkę zostało, by takie życzenia przekazali mieszkańcom w swoich sołectwach. Dziękuję wszystkim, którzy współpracowali w tym roku ze mną. Była to przyjemna współpraca. Panie wójcie, proszę podziękować urzędnikom. Jeszcze w tym roku się z nikim nie pokłóciłam. Szczególne życzenia proszę przekazać pracownikom komunalki, z których jestem naprawdę bardzo zadowolona. Proszę. Przepraszam, gminnego zakładu i tak dalej. Przepraszam tak popularnie. Dzięki. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? To może jeszcze ja na koniec. Chciałbym życzyć wszystkim państwu obecnym i nieobecnym i tam wszystkim, którzy nas oglądają, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w tym nadchodzącym 2019 roku i życzyłbym sobie i wam państwo radni, żebyśmy dogadywali się tak jak teraz. Mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Jeszcze poprosiłbym, żeby wszyscy zostali. Po sesji na chwilkę podzielimy się opłatkiem. Przechodzimy do punktu 16, zakończenie sesji. A więc zamykam trzecią sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za udział.